W miniony weekend odbyły się kolejne spotkania piłki nożnej halowej. Piąta seria gier w pierwszej lidze zagwarantowała dwóm drużynom udział w ćwierćfinałach. Rafmik Strażakowi Przechowo i Helwetii Chełmno. Z kolei pewne jest również, że w barażach zagrają Gresta i OSP Przysiersk. Natomiast w drugiej lidze doszło do ciekawego pojedynku w dole tabeli. Outsider w Da Junior Świecie zmierzyła się z przedostatnim Bartem Sylnowo. Mimo iż to młodzi świecianie okupowali ostatnie miejsce rozgrywek, to bez problemów poradzili sobie z piłkarzami Barta. Przegraliście 4-2 i spadliście na ostatnie miejsce. Co jest przyczyną porażki? Słaba gra naszego zespołu. Przeciwnik był lepszy. W naszym zasięgu, ale dzisiaj lepszy. Wykorzystał nasze błędy. My graliśmy nieskutecznie, w zasadzie można powiedzieć chaotycznie. No i jesteśmy na tym miejscu, na które zasługujemy chyba jednak. Odstajemy od reszty zespołów. Jednak umiejętnościami mamy je słabsze po prostu, dlatego zajmujemy to miejsce, jakie zajmujemy. Bardzo cieszę, że wygraliśmy w końcu pierwszy mecz po dużej walce z przeciwnikiem Bartos Lunowo i na pewno się z tego cieszymy, z tego wyniku. Do przerwy WDA prowadziła już 4-0. W drugiej połowie świecianie zwolnili tempo gry i zaczęli oszczędzać siły na niedzielny pojedynek, co spowodowało, że Bart zdobył dwie bramki. Jednak to było wszystko, co mogli osiągnąć sylnowianie. No myślę, że chcieliśmy już tak trochę oszczędzić sił na następny mecz i grać normalnie swoją piłką, się pobawić trochę. To można było właśnie zauważyć, że wy mieliście dużo podań, jednak było jeszcze dużo podań niecelnych. No tak, jeszcze musimy nad tym popracować, ale jeszcze trochę i dojdziemy do perfekcji. Umówmy się, strzeliliśmy dwie bramki, mogliśmy stracić 10, nie? Także staraliśmy się jak mogliśmy. Wgraliśmy z chłopakami wcześniej w grupie, mieliśmy wynik 4-4. Podchodziliśmy do tego spotkania z większymi nadziejami. Skład osobowy trochę zawiódł, jak ostatnio często się to zdarza jednak. 6 zawodników, 1 na rezerwie. Ciężko się gra. No i tak jak mówię, przeciwnik nam podwoił wszystko, dwie bramki, nam strzelił 4. Był lepszy i wygrał. Pierwszą bramkę dla Barta Sylnowo zdobywa Krzyżanowski Michał, numer 5, asysta Wróblewski Dariusz, numer 8. Następna kolejka rozgrywek już najbliższy weekend.